Cześć kochani, to ja, Wojciech Pietraszek, wasz rock dajek kochany. Dzisiaj co? No dzisiaj gitarzysta, proszę ja was. Gitarzysta grudniowy. Tych panów na pewno poznajecie. I w ogóle muszę powiedzieć, że sponsorką póki co, sponsorką wszystkich tych filmów, które robiłem, przegląd prasy, to jest też moja uczennica Kasia. Taka miła Kasieńka, bardzo, bardzo fajna dziewczyna. Fajnie gra, ciśnie metal, tak, rżnie metal, laska, więc dobrze, no patrzcie, no dziewczyny, znowu te dziewczyny, nie? Dobra, zamieniamy się w słuch, wszyscy patrzą, jak to wygląda, ja sobie tylko luknę do kamery, czy wszystko widać, dobra, wszystko widać, okej. Okay. No i teraz to, tak jak sugerował też jeden z youtuberów, youtubowiczów naszych kochanych, z oglądających, kamera właśnie jest tak ustawiona nad, zobaczymy jak to będzie się spisywało. Tak więc co, już nie podliczałem ile oni tam robili reklam i tych pierdów, się tym nie zajmowałem, prawda, jak oni tam to robili, ile reklam, ile było coś tam, nieważne, dobra, idziemy dalej. Nakład oczywiście Slipknot, z tyłu tradycyjnie Palmer, już który ileś razy pod rząd oni to robią, czyli najdroższe reklamy są tutaj właśnie, no i w środku, więc no generalnie miazga pupy, że tutaj ta pani tutaj tak się zgodziła zaprezentować. Dobra, Slipknot, tych zarąbistych kolesi znacie, wszyscy, którzy lubią Slipknota, to znają i wiedzą, o co chodzi. Dobra, jedziemy. No, reklama tutaj, kilka, prawda, ESP, dobra, uj tam z tym. Zaraz zobaczymy wszyscy, o co chodzi z tymi taśmami na jego rękach. Tak jak tutaj oni wyjaśniają w tej gazecie, to jeszcze się nie spotkałem, no ale dobra, okej. No proszę państwa, po prostu ta reklama jest najfajniejszą reklamą świąteczną chyba, jaką widziałem w tym roku. Piękny Dean z czaszeczkami, po prostu firma FX Music, która też współpracuje. Polecam wszystkim produkty marki Dean, które oni sprzedają. A to jeszcze dodatkowo, jeśli ktoś by nie zauważył jeszcze, jeśli by ktoś nie zauważył tej pani, to po prostu piękna dziewczyna jeszcze jest. Ciekawe skąd ją wyczesnęli w takim lateksie. No w każdym razie życzenia FX Music nam składa. Pani na stronie naprawdę piękna, można byłoby generalnie nawet wyciąć, bo po prostu no, zdjęcie fajne, dziewczyna ładna, zdjęcie fajne, tu jakieś pierdoły, to nie ma co, jakiś spis treści, dobra. Tutaj znowu jakaś reklama, pasja, jakaś znowu reklama sklepu, tutaj jakieś mikstura, no tutaj generalnie ciekawy patent, nie wiem, zaraz ja to jeszcze zerknę sobie, dobra, czy widać. Ibanez z Korgiem wypuścili jakiś taki dziwny system, gdzie jest jakiś pad montowany w korpusie, wciskany do korpusu, gdzie mamy różne jakieś, jak oni tutaj piszą, generalnie tak napisali, Korg Mini Chaos Pad 2S, który powiększa najpopularniejszą rodzinę RG japońskiego producenta, pójść z tym, japońskiego machaniowy korpus, coś tam ze sterownikiem Mini Chaos Pad 2S, który aktywowany jest dedykowanym przełącznikiem i oferuje dostępnych do 100 programów. Dzięki specjalnemu padowi znajdującemu się w zasięgu prawej ręki gitarzysty, Chaos pozwala na ekspresyjne kontrolowanie w czasie rzeczywistym różnych parametrów wbudowanych efektów oraz korzystanie z barw syntezatorowych. Korg Mini Chaos Pad 2S udostępnia też odtwarzacz MP3 oraz cyfrowy rekorder do rejestracji własnego grania. No, ciekawa opcja, no trzeba przyznać, że technologia idzie do przodu. Jedyna rzecz, co mi się nie podoba, to jest taka bardzo poważna, według mnie, bardzo poważny uszczerbek w korpusie, ponieważ to jest wbudowane, tam jest wycięcie, jeśli sobie zepsujemy to albo wypieprzymy, zgubimy, to będziemy mieć wielką dziurę w gitarze. Swoją drogą, że gałki mamy zupełnie w innym miejscu, prawda? Jeśli tutaj widzicie, przybliżę może, bo ja przepraszam was, że tak... Coś takiego. Oni tutaj jeszcze piszą, że poza możliwościami pada Korga mamy tu dostęp do niezależnego high-gainowego przesterowania aktywowanego jednym z przełączników i obsługiwanego dwiema gałkami gainu i tonów odpowiadającymi za barwę distortion. Gitara wyposażona jest w wejście słuchawkowe. Czyli tutaj jednym z tych przełączników. Dobra, uj z tym, to trzeba się rozejrzeć, ewentualnie jak ktoś chce, to może poczytać, chociaż tutaj jest mało informacji, tam dalej coś będzie więcej. Dobra, no to jakieś mamy Telecastery, Fender, no jakbyśmy nie wiedzieli, że Telecaster jest standard American Fender, prawda? Tutaj jakiś Oscar Schmidt wypuścił fajną gitarę, bardzo ładną. Oscar Schmidt by Washburn, jeśli ktoś by nie wiedział, można też u mnie kupić w sklepie. Co tutaj mamy? Blackstar, TC Electronic, Triple Delay, też można u mnie zakupić. No, Fender się znowu reklamuje, dup.
Tu mamy jakieś jeszcze efekty. Bogner wypuścił. No tutaj śmieszne, no Tube Skimmer na iPhone'a, no to już taki przerost formy chyba nad treścią mi się wydaje z tymi rzeczami. Jeff Lewis w Arch Enemy. Jeszcze raz. Jeff Loomis w Arch Enemy. No dobra, niech będzie, okej. Okay. Jakieś aplikacje, jakieś głupie. Taurus coś tutaj ciśnie. Focusrite, jakiś tutaj mamy Studio Pack. Dobra, takie bajery. No to mamy Petrucciego, prawda? Kto go nie zna, ten go pozna. Używa Fractala. Axe FX2. No, parę tysiaków to raczej kosztuje. Dobra, to mamy w wyniku czasu. No, tutaj na przykład mamy fajny spis. Jakby według takich chronologicznie, które kosteczki były zrobione. Oczywiście to jest reklama, bo tutaj nie ma prawda napisanego, ale to na pewno jest reklama, reklamowany jest przez Ibaneza. W każdym razie mamy wszystkie Tube Screamery, jakie były robione. Ja używam tego TS9DX oraz TS9B do basu. Więc generalnie tu mamy wszystkie wypisane Tube Screamery, jakie były zrobione. Tutaj mamy jeszcze tak wywiad, czy jakiś tutaj gitarzysta David Dabowie i wioślarz obecnego składu The Cure. Widać, że starszy pan tutaj widać ledwo zipie. Co tutaj mamy? Zawsze patrzę jeszcze na reklamy. Jelonek Dayside będzie Młołusz Lemon. Dobra. O, co muszę wam powiedzieć? Mój kochany Devin Townsend wydał płytę Z do kwadratu. Przeczytam wam o tym, bo po prostu z mojej strony po prostu Devin Townsend to jest po prostu przegość, po prostu uwielbiam go. Co jeszcze może osiągnąć muzyk, który z łatwością bilokacji posła Hoffmana? Jeszcze raz. Co jeszcze może osiągnąć muzyk, który z łatwością bilokacji posła Hoffmana manewruje? Jeszcze raz. Co jeszcze może osiągnąć muzyk, który z łatwością bilokacji posła Hoffmana manewruje stylami od country przez pop na ekstremalny metal skończywszy? Może na przykład nagrać dwupytową kontynuację albumu Zitoid The Omniscient, która w rzeczywistości składa się z dwóch bardzo odmiennych projektów. Sky Blue jest surowym, emocjonalnym krążkiem, nieco w stylu Ocean Machine. Masywne refreny, popowe melodie, taneczne rytmy, piękny głos Anneke i melancholijna energia okrywająca całość materiału nie zapowiadają jednak tego, co dzieje się na Dark Matters. Druga płyta bowiem to epicka międzygwiezdna hybryda musicalu i słuchowiska, pełna muzycznych przejść, zabawnych dialogów i oczywiście czystej krwi metalu. Bardzo, bardzo bym polecał. Ja jeszcze nie słuchałem, zabieram się wkrótce do przesłuchania. Oczywiście Slipknot jeszcze, Fifth The Great Chapter, o tutaj wypuścili, Lunatic Soul nie znam, Black Veil Brides nie słucha, Machine Head, Bloodstone and Diamonds tu mamy. Ciekawa rzecz. Nie sprzętem tylko talent, dobra, to jakieś wywody, wzwody. Tutaj tak samo cisną reklamy, tutaj też są. O, tu jest, o teraz sobie przyjrzyjcie się uważnie, wyraźnie. Przyjrzyjcie się tak po pierwsze tej pani. No tak, same ładne panie dzisiaj w tym roku, w grudniu w gitarzyście. Więc można sobie powycinać, jak ktoś nie tego. Ale dobra, zwróćcie uwagę na tego Ibaneza i Korga, co oni tutaj zrobili. Popatrzcie, jak tu jest powycinane w gitarze. Po prostu jest zrobiony taki no otwór na to, no nie wiem. Ja jestem sceptyczny co do tego rozwiązania. Jest tutaj, jak oni pokazują do basu i do gitary te opcje. Za dużo tutaj nie piszą, bo te ekscytujące nowe narzędzia jak Mini Chaos Pad 2S firmy Korg przekraczają wszystkie znane muzyczne granice. Kto lepiej niż Ibanez byłby w stanie wykorzystać ich potencjał? Więc generalnie niedużo jest napisane, gitary naprawdę ładne, trzeba przyznać, tylko ten Korg mi troszeczkę tutaj śmierdzi. No, ktoś, kto lubi takie nowinki, takie technologie, to jak najbardziej znajdzie coś dla siebie, więc warto byłoby posłuchać przynajmniej, jak to gra. Gitary miesiąca, LTD James Hetfield Iron Cross, no i LTD Kirk Hammett White Zombie, to z jakiegoś filmu. No generalnie to oczywiście drogie gitary, nie widzę tutaj cen. O Slashu, tutaj znowu ładna pani jest, chociaż ona była też w poprzednim wydaniu, reklamuje vintage. Gitary vintage też można u mnie kupić w każdym razie. Slipknot, nadzieja powraca, czyli tutaj mamy cały obszerny wywiad ze Slipknotem. Ładnie. Z Zakiem Wildem też mamy tutaj wywiad. Tutaj mamy panienki w majteczkach, które wielki konkurs gitarowy świąteczny.
No tutaj co do wygrania, co do nagrody główne, Fender LTD Ibanez, nagroda główna Fender. No, jeśli ktoś lubi z trzema singlami gitary, to jest dla niego gitara. Ja od razu odpadam z tego. Nagroda numer 2, Ibanez na EMG. No to byłoby generalnie fajnie, by to mogło zabrzmieć. Tutaj też mamy nagroda trzecia, LTD EC 1000. I tutaj jeszcze co to jest? Co to jest? Parker jest znany spośród... Nie wiem co to jest, czy to jest gitara? Chyba to nagroda gitary, czekajcie jak oni to piszą. Nagrody Parker, ekofon. Aha, czyli mamy cały... Ej, czy... hola, hola, hola. Ja... O, hola, 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 dużo tych rzeczy do wygrania jest, halo. Halo, konkurs magazyn gitarzysta, czekajcie. Po co ja tu wam pokazuję, przecież ja chcę wygrać, co trzeba zrobić? Jak zrobić swój świąteczny prezent? Wejdź na naszą stronę konkursową. Konkurs magazyn gitarzysta.pl. Wybrać swoją nagrodę marzeń, przeczytaj dokładnie opis. Zapisać sobie kod składający się z czterech znaków, przykładowo 1, 2, 3, 4. Zalogować się na stronie mediaavt.pl. Kliknąć w okładkę numeru grudniowego i odpowiedzieć na pytania, aby zdobyć dostęp do plików. Pobrać plik, w którego nazwie jest kod nagrody, np. 1, 2, 3, 4 zip. Odpowiedzieć na zawarte tam pytanie dotyczące wybranej nagrody, przesłać odpowiedź na adres. Trzymać kciuki. Jest zbyt skomplikowane, jestem zbyt tępy na takie. Ale w każdym razie, jeśli ktoś chce, to niech sobie wejdzie na konkurs magazyn gitarzysta.pl. Konkurs. Magazyn gitarzysta. Tu mamy jakieś reklamy. Tu mamy Charlie Hunter. Nie wiem, czy on gra w zespole Hunter? Polskim zespole Hunter? Nie wiem. Nie wiem. Chyba, no po prostu Hunter. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja jestem też takim ignorantem, że po prostu nie znam tego gościa. Andy Huys. Tu napisano Andy Huys. Dobra, tutaj jakiś. No dobra, jedźmy sobie dalej. Washburn, no znowu od reklamy. Jak mówiłem, lubię reklamy. Dobra, teraz o tym kilku. Tu mamy ustawienia. Przepraszam was bardzo. Ustawienia kilka. Midle na maksa, treble na siódemkę, bass na szóstkę, gain na piątkę, reverb na zero w porywach do. Nie na zero. Co? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Musi powstrzymać się przed nadużywaniem gainu. Zbyt mocny distortion powoduje, że barwa będzie mniej wyrazista i nieczytelna. Ustawcie dużo środka w brzmieniu. Dobra, teraz to są te, kochani, te taśmy, które pan Kirk używa. Jak on tutaj tłumaczył, taśma izolacyjna PVC biała, 3 złote. Kirk wkłada w grę tyle pasji, że musi oklejać sobie prawą dłoń taśmą, która chroni skórę przy ekstremalnym palmutingu. Aż podwójnie chroni, napisane jest 2 razy chroni, więc po prostu chroni podwójnie. No nie wiem, przy palmutingu to by nie musiał sobie całych dłoni oklejać, tu mamy dłoń oklejoną, ale na innych filmach widziałem, że miał stawy paliczkowe powijane, więc to nie do końca chyba jest prawda, tak jak oni tutaj piszą. Być może częściowo tak. No tutaj zestaw jaki byłby fajny. Tu jeszcze styl gry kilka, gitary Echo, tu jakiś jeszcze z koleś, jakiś Guthrie Govan, Janusz Jana Iwański, nie znam go, ale niespecjalnie chciałbym czytać ten wywiad z nim. Wygląda jak Lennon, więc ja nie wiem, co on kopiuje Lennona, czy co. Satyr Blues, co to jest? Satyr Blues. Tarnobrzeg, 13 września 2014? Dobra, ujtam, blues. Blues był blues, nie ma bluesa. Vintage Experience Night. A ten vintage się wszędzie ryje, powiem wam. Janki. No ten vintage to mi się wydaje, że po prostu tak ryją się aż do bólu, ale dobra. Fender Fishman, no przynajmniej ten humbucker na Seymour Duncanie. Tutaj jest sezony, jaki to jest Seymour Duncan. Co to jest za Seymour Duncan? Przetwornik, gdzie jest przetwornik? Elektronika. Pearly Gates. Seymour Duncan, Pearly Gates. Dobra, ujtam. Fishman. Zaraz. Triple Play Stratocaster HSS 4490. Tu cały jakiś jest bajer. Czekajcie, tu jakieś są. Z tyłu główki przykręcony jest mały klip, którym po wsunięciu możemy bez obaw o zgubienie przenieść odbiornik Fishmana. Tutaj mamy z tyłu gitary wbudowany bezprzewodowy kontroler współpracujący z wspinanym wejściem USB komputera odbiornikiem Fishmana. Pomiędzy mostkiem a humbuckerem Seymour Duncana zamontowany pickup MIDI Fishmana.
Na dolnej krawędzi gitary znalazło się gniazdo USB oraz wyjście słuchawkowe budowanego interfejsu audio Fendera, a tu znajdujący się na pigwardzie okrągły czteroprzyciskowy kontroler D-pad pozwala zmieniać barwy i funkcje dostępne w oprogramowaniu Fishman Triple Play. Czyli generalnie mamy oprogramowanie dodatkowe do gitary, w którym możemy zmieniać sobie brzmienie. Jak dla mnie zbyt dużo elektroniki na pewno nie idzie w parze z brzmieniem, więc czy to jest Fender, to ja po prostu takich rzeczy nie za bardzo, nie przepadam. Po prostu gitara. O, widzicie, po prostu gitara. Tu mamy skromności po prostu. Ibanez RGI B6. 2899 zł. Nie jest dużo. Można ją u mnie również kupić. Wystarczy napisać maila, a kiedyś będzie w sklepie. No, po prostu piękna gitara. Naprawdę piękna gitara. Tutaj oni co? Kto potrzebuje gałki tone? Na pewno nieszanujący się metalurg, dla którego znacznie lepszym wyborem będzie Killswitch. Killswitch. No może ten Killswitch, może to ciekawe rozwiązanie. No nie wiem, ja jakoś tak specjalnie nie szaleję za takimi rzeczami. Potężne brzmienie, cienki gryf, obecność Killswitcha. No nie wiem, jeśli ktoś się podnieca Killswitchem, to okej, niech się podnieca. Vintage V100 i te. Też można u mnie kupić w Vintage. Dobre robią wrażenie i robią naprawdę karierę w Polsce. Marshall 1958 X za 7800. Nie ma dyskusji, nie patrzę na to. PRS Archon 7590 Hedzik. No tutaj on wygląda naprawdę dosyć ciekawie, trzeba przyznać. Ładnie, trzeba było sobie tutaj o nim poczytać. No cena oczywiście jest duża. Duża uniwersalność brzmieniowa, wysoka moc, doskonały kanał przesterowany, czytelny panel sterujący. Brak pogłosu jest jako minus zaznaczony. No ale ty tam uj, no w każdym razie z wyglądu jest piękny, teraz jeszcze trzeba byłoby go obadać. Roland Blues Cube Stage. Już przełączam, bo po prostu szkoda czasu. X5 Classic Rock. Jakieś kostki, widzę taniuśkie kostki. Kto tutaj sprzedaje te kostki? Zaczął e-muzyk. No ciekawe. Nie słyszałem o nich. Podobne do Moera, ale jednak nie. Dobra. Yankee PSM2. O, Yankee się ostro reklamuje. Washburn Parallax Solar. No piękny Washburn. 2800. Friedman Brown. No dużego przesteru tu w tym piecu nie znajdziecie. Bugera 212 TS. Uniwersalne brzmienie, estetyczna budowa. Będąca marka Bugera. Czy to jest kombo, czy to co to jest? Zaraz, halo. Możliwość podłączenia dwóch niezależnych źródeł sygnału. Kolumna 212. Tak, 200 po prostu, kolumna Bugera. No widocznie jakiś nowy wypuścili, bo tak, to jest chyba w ogóle nowy model Turbo Sound, który właśnie Soundtrack posiada. To już było Tech21 Flyerick 5, to było już bodajże w Top Guitar chyba w październiku. MXR Custom Shop Micro Amp za 700 zł. Szanuję MXR-a, cen ich średnio może szanuję. Flashback 1325, Triple Delay. No. Tutaj jest jeszcze szkoła. Ciśniemy, co to Putin? Szkoła trochę więcej o zmniejszony. Co ma pomniejszony? Już widzę, ktoś się dobija do mnie, zaraz trzeba będzie iść na lekcję, tylko to już skończę. Lordi będzie rżnąć 1 lutego 2015, Ford Vola. No, ktoś może lubił. Łukasz Adamczyk, Adrian Kulik, nie znam. Ampek, basy. Fender American Standard Dimension Bass 4. O, śmieszny bas. Adam Kulik, nie znam. O, haha, Wiktor Uten, piece hardcore, coś pięknego po prostu. A nie wiem, na ile on dostaje za to kasę, a na ile faktycznie lubi ich brzmienie. Dobra, Ibanez Premium WNF 6000 zł, Spector Legend Bubinga 2740. Widać, jak mnie kochają, już muszę lecieć niestety. Sterling, hardcore, piecyk, tutaj nowe jakieś konkursy, takie jakieś boje, nie konkursy. Koncerty nowe. Dobra, ja muszę naprawdę lecieć, nie będę, o końcu nowe obliczanie. Samotne ćwiczenie, zbyt szybkie granie. 10 błędów żółtodziobów. No, można byłoby to faktycznie zwrócić na to uwagę, poczytać na stronie 160 w Gitarzyście grudniowym. No i tyle. Dobra, lecę, papatki na lekcję, papatki.
Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.